Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Drużyna Gimbasketu rozegrała 18 meczów na parkietach drugiej ligi. Wszystkie zakończyły się porażkami. Jak sezon zasadniczy widzi trener młodych chłopców z Wrocławia? Ja uważam, że te cele są uzyskane i realizujemy je w dalszym ciągu. Natomiast nie ukrywam, że liczyłem, że uda nam się wygrać jeden, może dwa spotkania. Natomiast patrząc w ogóle na nasz zespół, widzę, że zmiany w zespole, jakie zaszły od samego początku, czyli pięciu graczy z zeszłego sezonu, którzy stanowili trzon tego zespołu, te zmiany miały wpływ na nasze poczynania w tym sezonie i widać, że potrzebujemy czasu na to, żeby wkomponować. Ja cały czas próbuję wkomponować i wkomponowuję tych nowych zawodników do zespołu, ale jest to proces, który trwa i w ciągu 4 czy 5 miesięcy nie da się zbudować nowego zespołu. Na plus wrocławianom można zaliczyć grę przed przerwą. W większości meczów była ona przyzwoita. Trzecia kwarta jednak najczęściej przesądzała wyniki spotkań. Na pewno bardzo dużo kosztuje nas sił i zdrowia utrzymanie się jak gdyby cały czas w grze i myślę, że te pierwsze połowy, które są naprawdę niezłe, ja bym powiedział, że nawet dobre w naszym wykonaniu. Natomiast ubytek tych sił widać właśnie od początku trzeciej kwarty, gdzie faktycznie gro zespołów nam odjeżdża i czwarta kwarta dopiero jak gdyby znowuż pozwala na to, żeby uzyskać taki wynik remisowy. Natomiast te pierwsze połowy właśnie też pokazują, że drzemie w naszych zawodnikach duży potencjał i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy oni staną się, będą silniejsi, bardziej doświadczeni, bardziej ograni i przede wszystkim będą mieli jeszcze większe umiejętności. W kilku pojedynkach Gimbasket był o krok od sukcesu. Tutaj przede wszystkim możemy rozmawiać na temat fragmentu danych meczów, prawda? No to przede wszystkim mecz z Albochorzów tutaj we Wrocławiu, gdzie praktycznie my byliśmy tym zespołem, który nadawał ton w ogóle całemu spotkaniu w pierwszej połowie. Kolejny mecz to z Rudą Śląską tutaj we Wrocławiu. Uważam, że naprawdę bardzo dobry mecz na inaugurację z Beniaminkiem, ze Spadkowiczem pierwszej ligi, czyli z Jaworznem. Także tych meczów było kilka, które były dobre. Występy we Wrocławiu Gimbasket zakończy na terenie lokalnego rywala. W środę zmierzy się z WKK. No derby mają to do siebie, że zawsze są emocjonujące i tutaj o wynik spotkania jest bardzo trudno przewidzieć, chociaż faktycznie zespół WKK jest bardziej doświadczonym, bardziej ogranym zespołem i zresztą doświadczenie, które nabrał w zeszłym roku w pierwszej lidze też jak gdyby pokazuje, że to on jest faworytem. Początek meczu WKK z Gimbasketem w środę 4 lutego o 17 w hali AWF-u przy Paderewskiego. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl